Cześć, ja jestem Merwo i dzisiaj po sieci pająka, czyli wspinamy się powoli po kolejnych misjach, żeby zdobyć diamentową odznakę tej operacji. Tylko jeszcze chcę sprawdzić, tak przy was okazji, bo nigdy tego nie robiłem, premię do punktów doświadczenia, którą niedawno dostałem. Użyj przedmiotu. Jak to w ogóle wygląda? Aha, zdobywasz nowy stopień, czyli tak nagle po prostu dodaje mi punkty doświadczenia. Okej, myślałem, że może to będzie coś jakoś trochę innego. Zanim zaczniemy tę misję, dajcie mi znać w komentarzach, słuchajcie, czy sami przechodzicie też te misje z tej operacji, czy je wykonujecie, na ile one wam się podobają, czy nie. Tak jestem ciekaw waszego zdania w tej sprawie. Także piszcie mi, zobaczcie, została tylko jedna misja z poprzedniego tygodnia i dzisiaj robimy aż 3 misje. Lecimy z pierwszą, czyli zabij 5 wrogich liderów w trybie wyścig zbrojeń. Dawno nie grałem tego trybu. Zobaczmy, jak to będzie. Sami 5 wrogich liderów, no czyli tu chyba... O, pierwszy mój frag i zabiłem. Więc tu chyba nie chodzi o to, żebyśmy, wiecie, wygrali tę całą rozgrywkę, czy coś w tym stylu. O, jacyś Polacy tam w tle, pozdrawiamy. Tylko chyba chodzi o to, żebyśmy zabili tego, kto prowadzi, a ja teraz już jestem podświetlany na czerwono. Nie wiem, w jaki sposób mam wiedzieć, kto jest liderem, czyli co, ten Piton to jest chyba liderem? Tak mam to rozumieć? Więc teraz go musimy tu gdzieś znaleźć i zabić. O, tu ktoś był. Na razie co, zabijamy ludzi, ale wrogich liderów zabiliśmy tylko jednego. Zabiliśmy wrogiego lidera, tak, czyli on był po prostu tego dummy boy, tak. Musimy teraz zabijać. 3 na 5! Ekstra. Szukamy go znowu. Nie będziemy mordować wszystkich, a szukamy tylko liderów. Wiecie, tu mamy taką teraz kamperską pozycję na tym dachu, ale w sumie czemu nie? To jest lider. Mamy 4 na 5, dobra, dostałem teraz shotgun, więc muszę zejść na dół. Jest tam. Kurczę, no nie damy rady go dobić, nie? Na tą odległość z obrzyna. To nie jest lider, nie chcemy go. Tam jest. Tu jest. Mamy to! 5 fragów zrobione, słuchajcie, musiałem aż omijać innych, żeby tu się schować i żeby mnie nie dobijali. No to dobra, kończymy ten tryb. W takim razie teraz. Może jeszcze dam radę do go wygrać, chociaż nie, już ktoś tam ma. O, już ma złoty nóż, nie dam rady. Doszedłem niestety w połowie meczu, a nie od początku, dlatego nie miałem nawet tak... Nie miałem tak nawet, wiecie, szansy sobie dobrze poradzić. No i tryb zakończony, ale najważniejsze jest to, że zdołaliśmy zrobić misję. Wyścig zbrojeń, naprawdę fajny tryb. Bierzemy się za drugą misję dzisiaj i będzie to zabij 30 wrogów w pojedynczym meczu używając MP5. Tryb deathmatch, mapa z tej grupy. No to próbujemy. No to zaczynamy i od samego początku kupujemy MP5. Tu już się kończy rozgrzewka nam za parę sekund, także będziemy mieli szansę zagrać na nowo. Mamy pełne 10 minut, żeby zrobić 30 fragów, bo dołączyłem do nuka, który od razu się skończył. Znaczy, dosłownie na ostatnie 30 sekund mapy załadowało mnie na serwer. Więc zobaczcie, mamy już 2 piękne fragi na samym początku, ale niestety ktoś nas zdjął. MP5, słuchajcie, fajna broń, lubię z niej korzystać, z tłumikiem, fajnie się tym strzela. Szczególnie na przykład w skrzydłowym, gdzie nie chcemy, żeby nas do końca słyszeli. Również w Danger Zone, bardzo dobra broń, wydaje mi się. A, no i jest za MP7, ja tak w ogóle się zastanawiam, przy okazji też tego... O, bot. Przy okazji też tego filmu. Musimy przeładować. Dobi mnie, nie, daj mi przeładować broń! Mogłem go z pistoletu dobić, ale wiecie, zależy mi tylko na MP5, więc wolałem zaryzykować. W ogóle takie moje pytanie do was. Czy chcielibyście, żebym porobił jakieś takie więcej filmów? Ale te boty są teraz mocne, 90 w 7, ale widzicie, jaka MP5 jednak jest na tą odległość słabsza przeciwko pancerzowi. Czy chcecie, żebym porobił więcej filmów w stylu porównywania broni, czyli na przykład MP5 versus MP7? Jakiś, nie wiem, tego typu rzeczy, co? Bierzemy się do roboty.
Mamy go. I po kurczaku. A co? Patrzcie teraz, we trójkę wybiegam rampą. Czuję się jak na matchmakingu normalnie. Zdjąłem bota. Tu gdzieś jest ktoś. Wszyscy naparzają tymi MP5-kami. Taki fajny jest dźwięk, jak słyszę taki zbiorowy tłumik wszędzie. Fajnie nam, że nam daje strzykawki po iluś fragach. Wydaje mi się, że wcześniej tego nie było, przynajmniej ja nie kojarzę, żeby taka opcja była w grze. Chociaż wiecie też, zbyt często tego valve'owskiego DM-a nie gram, no muszę przyznać. No dostał w łeb, no, prawie nie ma HP już w ogóle. Pięknie. A tu ktoś na szorcie będzie zaraz, nie? Jest. Siemanko, co tam słychać? No dobrze. No to dobrze, że dobrze. Nagrywasz odcinek? A jak myślisz? Raczej tak. Dobrze. Mogę kogoś pozdrowić? No pewnie, obowiązkowo. Jakbyś kogoś nie pozdrawiał, to bym był zdziwiony. To ja pozdrawiam Kacpra i Olka. Super, poszło. Lubię, słuchajcie, spotykać was na serwerach. No i mnie zabił, widzicie, pozdrowił. Zabił mnie. Lubię was spotykać na serwerze, jak tak możemy sobie gdzieś tam na luzie pogadać. Jest to tak dosyć fajne, zabawne. Ujej, cały magazynek, musiałem w niego wbić. Wiecie, co jest straszne? Teraz przebiegłem na przykład pół mapy, żeby znaleźć przeciwnika i nagle on był na moich plecach. W tym deathmatchu jest częściej większy problem nie z tym, żeby kogoś zabić, tylko z tym, żeby kogoś znaleźć. Poszedł headshot, poszły dwa heady, poszły trzy! To jest fajna seria. Szybko się coś podleczymy. Przeładujemy sobie naszą MP5, żeby mi ktoś z pałacu zaraz nie wyskoczył i mnie nie zabił, bo tego się boję. Dobrze czułem, że tam jest, dobrze, że się chowałem. Chodźcie tutaj, mam nadzieję, że ktoś nam idzie będzie do zabicia. I nikogo nie ma. I nagle się pojawił! Jakim cudem! Czy ja jestem ślepy? Mamy go. Jeszcze tylko trzy. Oj, w ostatnim momencie już. Ostatnimi pociskami tylko dobiłem. No, wygrałem przeciwko M4. Mamy jednego fraga do zrobienia w minutę. Mamy ostatniego fraga, 30 na 30 zaliczone. Wcale to nie była taka prosta misja, jak mogłoby się wydawać. W sensie byłaby łatwiejsza, jakby wszyscy używali tych MP5-ek. A jak tu połowa serwera ma kałachy, M4-ki i tak dalej, no to wtedy jest trochę ciężej. Misja zakończona i została nam ostatnia w dzisiejszym filmie, czyli namaluj 5 graffiti na wrogim terytorium. Tryb uproszczony, mapa Nuke. Tylko pytanie moje, gdzie dokładnie te graffiti będzie trzeba namalować? Czy też na spawnie, tak jak to było w poprzedniej misji? Bo na terytorium wroga można różnie rozumieć, no ale zobaczymy już za chwilę, nie? Namaluj 5 graffiti na silosie lub koło automatów? Automatów? Gdzie są automaty? Nie jestem pewien, a jakie automaty im chodzi zupełnie, wiecie? W tej chwili nie wiem. Napisane, że... No ale chyba tu już mój leci na silos. Wiecie, czyli trzeba trochę spuszować. Wjechać tu na górę. I co, i tu gdzieś? A, tam na silosie, nie na dachu. Dobra, czyli co, czy ja muszę tu wejść? Trochę co, poczekać aż mi się odnowi? Graffiti? 30 sekund, chyba wytrzymamy do końca, co? 5, 4, 3, 2, 1. Zrobiliśmy, mamy zaliczoną pierwszą misję, także teraz możemy lecieć szybko. Odbić bombę, bo tu gdzieś tyka. Patrzcie, zdążymy jeszcze. Podnieśliśmy defa po moim, to będzie runda życia! Jeden na dwa rozbroiłem to, terroryści w ogóle gdzieś uciekli. Poza mapę. Co za ninja defuse, nikt się tego nie spodziewał, nikogo nie ma, nikt nie broni BS-a.
Uproszczony w pigułce, moi drodzy. Siema Merwo. Siema. Co tam słychać, panowie? Dobrze. A, wszystko dobrze. Weekendzik leci. Uuu, oni tu kamperkę na dachu robią. Chciałem, widzicie, wleźć na silo. Challenge robisz? No, jeszcze 4 graffiti. A tu jest napisane, że na silosie lub koło automatów. A gdzie są automaty? Chyba radio. Nie wiem, ja w ogóle na New Cooper nie gram nigdy. Chyba koło radia. A, tutaj trzeba zrobić graffiti. Dobra, no to jest wszystko jasne. Chyba nawet trochę łatwiej niż na silosie. Może pójdźmy wszyscy w jedno miejsce. Ja lecę na te automaty teraz. No ja też. Patrzcie, jak wszyscy lecimy zrobić graffiti. To za współpraca drużynowa. 2-5 zaliczone, a wszyscy przeciwnicy siedzą na zewnątrz. Nam pilnują dachu, albo sami zostawiają graffiti. Oni tu gdzieś są na dachu cały czas, nie? Ale najwięcej to ich będzie, słuchajcie, tutaj w garażu. Zobaczcie, jaką rzeźnię teraz zrobimy. O, tam siedzą. Guys, where the graffiti should be put? Here? Here, next to tam ludzie pytają, gdzie te graffiti. Za chwilę przejdziemy do strony Terro i spróbujemy też pozostawiać graffiti. Ale to jest w ogóle taki fakt zostawienia graffiti w jakimś miejscu na mapie. Zmienia zupełnie rozgrywkę. Zobaczcie, co tu się dzieje, nie? Bo ludzie... Aj, tak właśnie chciałem z tych kamperów jeszcze zdjąć. Bo ludzie nie walczą teraz o bombę, żeby zaplanować, żeby coś zrobić, tylko walczą o utrzymanie dwóch punktów na mapie, nie? To tak śmiesznie dosyć wygląda, patrzcie. Przeszliśmy teraz do drugiej drużyny. Jesteśmy po stronie terrorystów i mamy do zrobienia na mały graffiti na Heaven lub w garażu. Czyli tak jak nie dziwię się, że wszyscy terroryści lecą tutaj do garażu. Albo teraz stoją i pilnują. Ale jakoś połowa mojej drużyny stoi na respie, nie wiem trochę czemu. Kupiłem scouta, na nic innego mnie nie było stać po zmianie teamu. Co, uda się? Dziękujemy przejście i lecimy wszyscy na graffiti. Misja! Chodzimy tu! Pyk! 3-5. Ciekawe, czy właśnie o Heaven to chodzi o tamto miejsce? Musi chodzić o tamto miejsce, nie? Żeby zrobić graffiti. Dobra, powoli się tutaj przechodzimy do pozycji wroga, którzy mnie się tu nie spodziewają. I wchodzimy na Heaven, żeby... Nie! Strzela! Skąd? Jak można tutaj kampić, ludzie? On tu cały czas siedzi. Z pół meczu. Próbujemy się teraz przedostać aż na Heaven, ale pozwoliłem mojemu sojusznikowi pójść jako pierwszemu. I zobaczcie, ten gościu dalej siedział w tym samym miejscu, tu gdzieś się chowając, chyba. Nie, on zabił tego na respie. Dobra, wchodzimy tu. Tu jakiś antyterrorysta jest na Heaven. Mój wymordował dwóch. No trochę szkoda, bo miałbym fajne fragi. I co, tu gdzieś? Tu gdzieś powinienem zostawić graffiti, nie? Próbujemy. 4-5. No to co, poczekamy sobie trochę w tym miejscu. Pochowam się, żebym mógł zrobić jeszcze jedno w tej rundzie i zakończyć tę misję. Jako że sprawdziliśmy już wszystkie możliwe spoty, gdzie graffiti można zostawić tak naprawdę, nie? Piękny nade. Ja lubię tak z nade'ów ludzi zabijać. Nie? Tam jest. Uciekamy z powrotem. Jejku, przeżyłem to. Mam 50 HP. I cyk! 5-5. Zrobiliśmy misję. Także mamy misję zakończoną. No i tyle. Dzięki wszystkim za oglądanie tego filmu. Dajcie mi znać w komentarzach, czy misje z najnowszej pracy wam się podobają, czy wydają wam się łatwe, trudne, czy takie akurat. Dajcie znać w komentarzach i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć! No ja muszę dokończyć film. Tfu, skończyć mecz.